Więc będziemy zaczynać. Proszę, może tylko informację, czy mnie Państwo słyszą. Proszę na czacie napisać. No, świetnie, to bardzo się cieszę, że wszystko działa. Myślę, że jeszcze poczekamy 2 minuty, bo widzę, że jeszcze tutaj uczestnicy, uczestniczki się nam zjawiają, więc jeszcze może chwilkę poczekamy. Dosłownie 2 minuty, proszę, i będziemy zaczynać, także proszę o chwilę cierpliwości. Tak, widzę, że wszyscy z Państwa tutaj słyszą, także bardzo się cieszę, że wszystko. Witamy Pani Jola Strzebini. Cieszę się, że znowu tutaj w takim gronie pewnie z całej Polski osób się spotykamy. Ja też od razu z góry przeproszę, bo trochę alergia mi doskwiera, ale mam nadzieję, że damy radę w całości dla Państwa to webinarium poprowadzić. Dzisiaj opowiemy sobie o otwartym systemie archiwizacji. Jest to trzeci i ostatni nasz webinar organizowany przez Centrum Archiwistyki Społecznej i Forum Muzyki, bo tutaj część z Państwa na pewno uczestniczyła w poprzednich, także bardzo się cieszymy, że ten cykl udało się nam teraz wspólnie zorganizować i oczywiście jeśli będą Państwo mieli pytania, to zawsze można się kontaktować. Też jesteśmy tutaj instytucją, która na rzecz archiwistyki społecznej będzie działać i będziemy też na pewno pomagać Państwu i w opracowywaniu zbiorów i w tym, żeby na przykład je dobrze opisać i wprowadzić do właśnie otwartego systemu archiwizacji, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Dobrze, to myślę, że już powoli zaczniemy. Osoby też w trakcie pewnie jeszcze tutaj będą się pojawiać, także witam Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie na ostatnim naszym webinarium organizowanym przez Centrum Archiwistyki Społecznej we współpracy z Forum Muzyki Tradycyjnej. Pierwsze dwa webinary są już dostępne na kanale YouTube, więc zachęcam. Na kanale YouTube Centrum Archiwistyki Społecznej, więc zachęcam, jeżeli Państwo chcieli sobie jakąś tą wiedzę odświeżyć albo przypomnieć, albo jeśli ktoś nie mógł uczestniczyć w jakimś poprzednim spotkaniu do tego, żeby zajrzeć. Później też mogę tutaj Państwu wkleić link. A ja nazywam się Adriana Kapała i w Centrum Archiwistyki Społecznej koordynuję edukację i szkolenia i stąd też mam dzisiaj przyjemność tutaj ten webinar dla Państwa prowadzić. Kilka słów o centrum, zawsze mówię na początku, bo wiem, że niektórzy z Państwa zapisywali się tylko na część webinarów. Być może są tutaj z nami osoby, które do tej pory jeszcze nie uczestniczyły, dlatego dosłownie dwa zdania o nas. Centrum Archiwistyki Społecznej powstało w tym roku. Jest to nowa instytucja kultury powołana do życia przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Fundacją Ośrodka Karta. I to jest też miejsce, w którym otwarty system archiwizacji został stworzony i miejsce, w którym też ja wcześniej pracowałam. No i naszą misją, naszym tutaj celem jest działanie na rzecz archiwistyki społecznej, archiwów społecznych i podmiotów, osób, inicjatyw, które gromadzą zbiory w swoich regionach, czy zajmują się określonymi tematami, takie jak na przykład państwo zajmując się muzyką tradycyjną, muzyką wsi. Więc naszą misją jest wspieranie takich inicjatyw, dawanie im narzędzi do pracy, ale też wspieranie w postaci szkoleń, też w przyszłym roku zaktualizujemy nasz podręcznik do archiwistyki społecznej, samouczki, też cały czas pamiętamy o tym, że dużo pytań z Państwa strony pojawia się odnośnie takich wzorów dokumentów, z jakich można korzystać, typu zgody, na przykład na nagrania, pozyskanie jakichś zbiorów i tak dalej, więc nad tym też będziemy
będziemy pracować i zapewne w wakacje takie dokumenty będą dostępne, więc myślę, że też się Państwu przydadzą. To ja już, bo widzę, że tutaj Pani Jola pisze odnośnie linku, to ja od razu Państwu wkleję. To jest nasz kanał na YouTubie, także zachęcam też do subskrybowania, do śledzenia. Na ten moment znajdują się tam cztery webinary, więc pewnie będziemy też za jakiś czas uzupełniać, bo tak jak mówię, kanał jest zupełnie nowy. Dobrze, to o centrum już powiedziałam, także zachęcam też do śledzenia naszej strony. Do udziału w tych różnych wydarzeniach, które organizujemy dla archiwistów społecznych. Na razie jest to głównie działalność online, w internecie, no, ale być może też, ale też już na przykład jeździmy na wizyty konsultacyjne, powoli to wraca, więc jeśli na przykład ktoś z Państwa chce swoje archiwum ułożyć, opracować i udostępnić, to my też możemy wtedy przyjechać do Państwa i pomóc w takim uporządkowaniu i też na przykład w wprowadzeniu tych początkowych danych do otwartego systemu archiwizacji. A to jeśli ktoś z Państwa będzie zainteresowany, to jeszcze troszkę więcej o tym powiem. Ale przejdźmy do sedna, czyli do otwartego systemu archiwizacji. Czy ktoś z Państwa zna ten system? Proszę może wpisać tak, nie na czacie. Czy ktoś z Państwa kiedykolwiek miał styczność z OSO albo słyszał w ogóle o otwartym systemie archiwizacji? Pani Małgorzata, tak, zna OSO, pani Jola też, super. A większość osób. Na ostatnim webinarze troszeczkę. A dzisiaj to nasze szkolenie jest oczywiście takim zupełnie szkoleniem podstawowym, wprowadzającym, ale też troszkę sobie powiemy w ogóle o opracowaniu archiwalnym zbiorów. Więc dobrze, to bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Troszkę sobie o tym powiemy, dlatego że to jest jakby taka podstawa, prawda, żeby jakoś te zbiory w archiwum uporządkować w ogóle, tak? Bo to jest zazwyczaj ta praca, znaczy dokumentacja jest zawsze taką pracą, która jest fajna, pociągająca, porywająca, ale potem, kiedy trzeba to ułożyć, prawda, posegregować, nadać sygnatury, no to nie każdy czuje się w tym dobrze, a nasz otwarty system archiwizacji, który jest bezpłatny i dostępny, wystarczy takie konto założyć, nie trzeba mieć tutaj. I ono działa po prostu w przeglądarce, tak? Logowanie to też Państwu dzisiaj pokażę, no to jest bardzo proste, intuicyjne narzędzie. I właśnie parę słów wstępu o otwartym systemie archiwizacji. Tak jak już wspomniałam wcześniej, to narzędzie stworzyliśmy jeszcze pracując w Fundacji Ośrodka Karta. No i zasadniczo celem powstania otwartego systemu archiwizacji było to, żeby wesprzeć archiwistów społecznych w opracowaniu swoich zbiorów, swojego zasobu. I właśnie to, o czym już wspominałam, jest to narzędzie bezpłatne, które działa po prostu na zasadzie logowania, składa się jakby z dwóch części. I tak jak Państwo mogą zobaczyć to na slajdzie, mamy najpierw taki panel użytkownika, to też sobie jeszcze do niego dzisiaj przejdziemy i pokażę, jak to wygląda w praktyce. No i mamy panel redaktora, czyli panel, w którym już pracujemy jako archiwiści. Ogromną zaletą tej bazy, bo też tak na otwarty system archiwizacji tak go nazywamy, jest to, że no nie trzeba mieć żadnego wykształcenia kierunkowego, nie trzeba być zawodowym archiwistą, dlatego że system jest oparty na takim, jest intuicyjny i zawiera też w sobie taki system podpowiedzi przy każdym polu, które należy w nim wypełnić. Tutaj też takie podstawowe funkcjonalności Państwu na tym slajdzie zebrałam. No to, co też na pewno go wyróżnia, no to możliwość przeszukiwania, indeksowania danych. My cały czas też pracujemy nad tym, żeby tą wyszukiwarkę ulepszyć. Oczywiście od tej strony, prawda, użytkownika internetu jest ona dostępna. No i to
To też, co jest istotne, myślę, że ważne, zwłaszcza jeśli mają Państwo zbiory, które niekoniecznie chcą udostępniać, albo Państwo na przykład nie mogą ich udostępniać, bo są na jakiś czas zastrzeżone, albo są tam bardzo wrażliwe dane, informacje, no to istnieje możliwość opracowania tych zbiorów w otwartym systemie archiwizacji, ale nie trzeba ich publikować. Mogą pozostać jako nieopublikowane i tylko Państwo jako redaktorzy mają do nich dostęp. Co do większości przypadków, jeśli chodzi o założenie konta w OSIE, to zgłaszają się do nas właśnie stowarzyszenia, fundacje, ale też osoby prywatne często się zgłaszają i zakładają sobie konto. My wysyłamy po prostu login i hasło. Pierwsze takie oczywiście hasło wygenerowane przez system, no a później należy je zmienić. I też nie ma żadnych przeciwwskazań. Na przykład, jeżeli w Państwa archiwum pracują, czy działają trzy, na przykład cztery osoby, każda może otrzymać swój login, swoje hasło i sobie w tym otwartym systemie archiwizacji pracować. Więc może Państwu od razu pokażę, bo jak to wygląda, a później przejdziemy sobie do takich podstawowych pojęć archiwalnych i do takiego zagadnienia, jak ułożyć strukturę naszego archiwum. Dobrze, to przejdę teraz do udostępniania pulpitu. Tak, i teraz Państwo, przepraszam, wejdziemy na stronę główną osyarchiwa.org i teraz mogą Państwo zobaczyć właśnie od strony użytkownika internetu, czyli od strony osoby, która po prostu wpisała adres osyarchiwa.org do swojej przeglądarki. Też Państwu wkleję tutaj na czacie, żeby mogli Państwo zobaczyć. No i tutaj mamy właśnie wyszukiwarkę i mamy zakładkę archiwa. W tym momencie mamy tych archiwów już ponad 100 zgłoszonych. Nie wszystkie jeszcze udostępniły swoje materiały, bądź nie wszystkie zaczęły wpisywać te dane do otwartego systemu archiwizacji, stąd ta liczba tutaj, ale mogą też Państwo zobaczyć, że one są tutaj akurat ułożone alfabetycznie, więc to, co też jest ważne i na co mogą tu Państwo zwrócić uwagę, to są tutaj też biblioteki. Które są tak zwane, kiedyś prowadziliśmy taki projekt jeszcze w ośrodku Karta, cyfrowe archiwa tradycji lokalnej, tak zwane catle. I były to właśnie biblioteki, które oprócz tej swojej działalności, prawda, stricte bibliotecznej, zajmowały się również gromadzeniem zbiorów i tworzeniem takiego archiwum społecznego przy bibliotece. I te biblioteki oczywiście też mogą z otwartego systemu archiwizacji korzystać. Ja też tylko dodam, że tak naprawdę no jesteśmy otwarci na bardzo różne podmioty, które zajmują się szeroko pojętą archiwistyką, ale też gromadzeniem różnych materiałów. No też docelowo bardzo byśmy chcieli, żeby OSA stała się takim miejscem, gdzie będą udostępniane zbiory historii mówionej z całej Polski, gdzie będzie również dokumentowana w jakiś sposób pamięć trzeciego sektora, organizacji pozarządowych. No dlatego też rozwijamy cały czas ten otwarty system archiwizacji tak, żeby dopasować go do opisu różnego rodzaju materiałów, w tym też takich materiałów, no, które można nazwać muzealiami. I tutaj mogą Państwo, prawda, przejść w odpowiednie zakładki. No też tak jak widać, niektóre instytucje mają swoje logo tutaj podegrane. W ten sposób się to wyświetla. Oczywiście tutaj no, też Państwu powiem, że oczywiście prace nad wyglądem no, tego otwartego systemu archiwizacji i od strony redaktora, i od strony użytkownika też mamy w planach. Po prostu kiedy otwarty system archiwizacji, no, jak Państwo pewnie się domyślają, takie rzeczy związane z takimi bazami, tak, z ich no jakby zaprogramowaniem. To są rzeczy no jednak bardzo kosztowne, więc Fundacja Ośrodka Karta no też nie mieliśmy aż tak wielkich możliwości, żeby móc po prostu ten otwarty system archiwizacji rozwijać w takim kierunku, jaki uznaliśmy za słuszny. Dobrze, to teraz wrócę do Państwa. Jeszcze później będę Państwu pokazywać
bardziej szczegółowo same zbiory i wrócimy sobie do prezentacji. I chciałabym Państwu dosłownie kilka zdań powiedzieć o podstawowych pojęciach, jakimi są zespół i zbiór archiwalny. No od razu proszę się nie przerażać, nie będziemy tutaj wielu takich pojęć wprowadzać. Chodzi o pewne podstawy, które kiedy zaczną Państwo w swoje archiwum jakoś układać, to one też jakby wejdą w nawyk. Ale warto, żeby te pojęcia gdzieś sobie zapamiętać, tę prezentację też Państwo otrzymają. Myślę, że to się może przydać i trochę sobie dzisiaj o tym powiemy, tak żeby też mogli Państwo zobaczyć, jak ta hierarchia, jak ta struktura, dzień dobry panie Januszu, jak ta struktura wygląda. Więc mamy zespół archiwalny, zbiór archiwalny i kolekcja. No najważniejsze, jeśli chodzi o zespół archiwalny, no to jest to pewien, prawda, powiązany ze sobą materiał archiwalny, wytworzony, zgromadzony w wyniku działalności urzędu, instytucji lub osoby fizycznej. I oprócz zespołu archiwalnego możemy mieć też do czynienia ze zbiorem archiwalnym. To też od razu Państwu powiem, że już w samym panelu redaktora zespół, zbiór są jakby jednym, tak? No bo to tak naprawdę od nas, to później w strukturze już widać, co tak naprawdę jest czym i jakie materiały tam wchodzą w skład tego zespołu bądź zbioru. Zbiór to dokumenty zgromadzone przez urzędy, instytucje lub osoby fizyczne pod określonym kątem, czyli na przykład zbiór starych fotografii, prawda? Dotyczących II wojny światowej, ale fotografie te miały różnych twórców, tak? Na przykład 5 wytworzył pan Kowalski, 10 wytworzył pan Nowak, a jeszcze 4 mamy od twórcy nieznanego, więc na tej zasadzie to funkcjonuje, ale też często posługujemy się po prostu pojęciem kolekcja i ja też dzisiaj nim najwięcej będę się posługiwała. Kolekcja, czyli właśnie takie określenie, które zbiorczo mówi nam o naszych zespołach i naszych zbiorach. No w przypadku nagrań audio, historii mówionych czy nagrań muzycznych, to one też właśnie najczęściej są po prostu określane mianem kolekcji i w tej kategorii są przypisane. I tutaj chciałam Państwu pokazać dwa zespoły i zbiory przykłady takowych. Mam nadzieję, że to jest widoczne tutaj na prezentacji. Fundacja Ważka i Fundacja imienia Zofii Rydet. I jeśli chodzi tutaj o ten zasób tych archiwów, to widzą Państwo, że w przypadku Fundacji Ważki on jest podzielony na takie następujące zespoły czy kolekcje: dolnośląscy twórcy nieprofesjonalni, zespoły ludowe, Oleśnica, historia lokalna. Do Fundacji Ważka to jeszcze dzisiaj sobie zajrzymy i Państwu pokażę, bo myślę, że to jest dobry przykład i wzór dla Państwa, jako właśnie dla osób zajmujących się takimi zbiorami muzycznymi, bardzo dobry przykład, jak można opracowywać. Oczywiście też nie ma jednej reguły, jak te zbiory dzielić i jaką nadawać im strukturę. To tak naprawdę jest w Państwa gestii i Państwa decyzji. Oczywiście wymaga to przemyślenia i jakiegoś pochylenia się nad tym, ale Fundacja Ważka to jest właśnie taki dobry przykład, myślę, że dla Państwa też do wzorowania się czy do jakiegoś takiego podejrzenia, jak może to wyglądać w przypadku zbiorów, które opierają się właśnie głównie na nagraniach i muzyki tradycyjnej, ale też tam są nagrania różne audio, takie typu wywiad, różne kwestionariusze i tak dalej. Też Państwu to pokażę troszkę później, jak będziemy sobie mówić o strukturze zbioru dźwiękowego. No i Fundacja Zofii Rydet to o tyle ciekawe, że tutaj, jeśli by Państwo zajmowali się spuścizną jakiejś jednej konkretnej osoby, no to można też w ten sposób, prawda? Czyli mamy tutaj spuściznę Zofii Rydet i cały, taka nazwa dla całego jednego zespołu zbioru, no i potem schodzimy dopiero w dół, tak? Czyli traktujemy całą zawartość po prostu jako spuściznę Zofii Rydet i w skład tej spuścizny mogą wchodzić bardzo różne materiały, począwszy od fotografii, dokumentów, właśnie po nagrania, czy w przypadku Zofii Rydet, no to będą przede wszystkim, prawda, fotografie,
ale też materiały pewnie wytworzone przy okazji różnych działań przez nią podejmowanych. I trochę to już się tutaj pewnie Państwu zarysowało, że można właśnie zobaczyć, że istnieje tak zwana no, struktura, prawda? Struktura naszego zespołu, zbioru czy kolekcji, tak jak to nazywamy, gdzie wydzielamy po prostu kolejne jednostki archiwalne i wydzielamy dokumenty. I też, jak Państwo zobaczą w otwartym systemie archiwizacji, jest to taka struktura drzewka, czyli schodzimy po prostu też i w numeracji w ramach nadawanych sygnatur i też w ramach opisu coraz niżej. Jeśli chodzi o opis do poziomu dokumentu, to większość archiwów opisuje do poziomu dokumentu. Jeśli mieli Państwo kiedyś jakąś styczność z archiwami państwowymi, to tam zatrzymuje się większość opisu na poziomie jednostki. Znaczy, taką mają przyjętą zasadę, nie opisują w ogóle do poziomu dokumentu. My takie opisy i w Fundacji Ośrodka Karta wykonywaliśmy, no i też zawsze zachęcaliśmy do tego archiwistów społecznych, żeby jeśli oczywiście mają możliwość, siły przerobowe, że tak powiem, no to żeby opisywać na wszystkich poziomach. To też dzisiaj Państwu pokażę, jak to się robi. I teraz pokażę Państwu taką przykładową strukturę. Ja zdaję sobie sprawę, że jakby na pierwszy rzut oka to może się dosyć skomplikowane wydawać, ale no tak naprawdę to jest ten moment, prawda, kiedy mają Państwo już dużo materiałów, na przykład zgromadzonych i w formie cyfrowej, ale mogą być też też odbitki, zdjęcia i tak dalej. No i muszą je Państwo po prostu podzielić według jakiegoś klucza i my tutaj oczywiście możemy Państwu podpowiedzieć, w jaki sposób to zrobić, tak? I jak właśnie to archiwum uporządkować. No to nie zawsze jest łatwe. Może się też czasem zdarzyć tak, że na przykład coś pozyskamy, trzeba będzie dodać jakiś na przykład na jakąś jednostkę czy dokument, ale też otwarty system archiwizacji daje taką możliwość, żeby później, że tak powiem, dołożyć. No a w przyszłości też będzie też możliwość, żeby ta numeracja naszych jednostek, dokumentów, w przypadku na przykład pojawienia się dokumentu wcześniejszego, no, mogła zajść w sposób automatyczny, żeby nie trzeba było tego zmieniać ręcznie. No i tutaj taki przykład. Jak może zostać ułożone, to jest akurat ochotnicza Straż Pożarna w Byczynie, w jaki sposób oni sobie ten zbiór podzielili, czyli podzielili na dwa, czyli na relacje mieszkańców Byczyny i następnie te relacje rozumiemy tutaj, prawda, jako po prostu nagrania audio i oni akurat podzielili je wedle projektów, w ramach których były nagrywane. Tak jak Państwu wspominałam na ostatnim webinarze, ale dla tych osób, które z nami wcześniej nie były, to tylko przypomnę, że często tak jest właśnie, że w archiwum społecznym pracujemy metodą projektów, czyli dostajemy po prostu grant na jakieś określone działanie. No i z tego też może tutaj wynikać ten podział, ale też jak Państwo widzą, no jest to też temat pewien pojedynczy, to znaczy w przypadku prowadzenia tych projektów te tematy były przedmiotem zainteresowania osób, które je realizowały. I to jest na poziomie jednostki. No i dalej na poziomie dokumentu mamy już poszczególne relacje. I to można ułożyć w ten sposób, a można ułożyć inaczej. To też Państwu pokażę, w jaki sposób na przykład Fundacja Ośrodka Karta takie kolekcje dźwiękowe układaliśmy. To też jest oczywiście temat. No i mamy tutaj Ochotniczą Straż Pożarną w Byczynie. Mamy wspomnienia, fotografie, dokumentację, dokumenty, prawda? Więc to na takie trzy te podstawowe serie, tutaj akurat serie to jest jeszcze jeden poziom w naszym drzewku i akurat tutaj, prawda, na przykładzie widzą Państwo, że zostały fotografie wydzielone też tematycznie, no ale to też można, prawda, zrobić w różny sposób, bo na przykład może się okazać, że Państwo będą mieli dużo fotografii od jednej osoby,
i na przykład utworzą wtedy kolekcję tej osoby po prostu. Na przykład też ta osoba przekaże dokumenty, a potem jeszcze Państwo z nią nagrają relacje i wtedy już możemy stworzyć na przykład spuściznę tej jednej osoby, tak jak było to u Zofii Rydet. Więc to jest tak naprawdę otwarta sprawa. I oczywiście też no, wymaga takiego po prostu. Ja zdaję sobie sprawę, że to jest ten etap, jeśli chodzi o pracę taką archiwalną, wprowadzenie do bazy, opisywanie często najtrudniejsze, dlatego że no, tak naprawdę decydujemy o strukturze naszego archiwum. Ono jest oczywiście możliwa do zmiany, do modyfikacji, no ale to też jest taka rzecz, nad którą warto dobrze przemyśleć i zaplanować po prostu, jak to ma wyglądać. Dobrze. Jeśli oczywiście w trakcie się Państwu pojawią jakieś pytania, to śmiało proszę pisać na czacie tutaj, tylko że zdaję sobie sprawę, że mogą te pojęcia na początku jakoś nie być dla wszystkich być może jasne, ale też to wszystko będziemy sobie tutaj dzisiaj na różnych przykładach pokazywać i tłumaczyć, więc a tak jest najlepiej też na praktycznych rozwiązaniach. I teraz chciałam Państwu opisać to, co nas najbardziej chyba tutaj dzisiaj interesuje, czyli właśnie zbiory dźwiękowe w otwartym systemie archiwizacji. Chciałabym też Państwu pokazać taki właśnie panel Fundacji Ośrodka Karta, jak to wygląda i jak są opisane kolekcje dźwiękowe. Więc udostępnię Państwu pulpit. I tutaj jesteśmy teraz w otwartym systemie archiwizacji Fundacji Ośrodka Karta. No tu proszę się nie przerazić, bo to jest ogromny, ogromny zasób. Także tutaj też, jak Państwo widzą, to się szybko wczytuje, tak? Działa to w ten sposób, że przewijając, wczytują się nam następujące kolekcje, tak? W ten sposób to wygląda. No ale chciałabym Państwu pokazać zbiory dźwiękowe, jaką przyjęliśmy tutaj, co do zasady, sposób postępowania, tak? Jeśli chodzi o relacje historii mówionej, no i w ogóle takie nagrania dźwiękowe, dlatego też, że Fundacja Ośrodka Karta też znajduje się archiwum opozycji. Tam są nie tylko takie stricte relacje, ale właśnie też jakieś nagrane piosenki, często ze stanu wojennego, prawda, czy jakieś inne audycje radiowe, jakieś wystąpienia, jakichś komitetów strajkowych i tak dalej, więc, ale przyjęliśmy tutaj jakby jeden sposób w ogóle opis, znaczy jeden sposób takiego ułożenia w strukturę tego typu kolekcji dźwiękowych. I tutaj dowolnie jaki przykład sobie weźmiemy. Mamy tutaj w kolejce Porówność Polska 1945 w opowieściach kobiet i przyjęliśmy sobie zasadę, że to jest nasza kolekcja, czyli nasz zespół zbiór. Następnie mamy serię, którymi są osoby, są ludzie nagrywani w ramach tego projektu. Tak, tutaj jest projekt kobiecy, opowieści kobiet, więc mamy tutaj same panie, które były nagrywane. I następnie mamy jednostkę, jednostką jest same nagranie. Dlatego została przyjęta taka struktura, ponieważ czasami może być też nie tylko relacja, ale możemy mieć też jakieś dokumenty zeskanowane, czy fotografie zeskanowane albo przekazane w oryginałach. Stąd daje nam to możliwość dodania kolejnej jednostki archiwalnej. I jak Państwo mogą zauważyć, przy każdej osobie ta struktura jest taka sama. To, co też jest tutaj istotne i widzą Państwo tutaj, że jak układa się to w takie właśnie drzewo, to mamy tutaj sygnaturę nadaną. Tak, dla tego projektu. Ten początek sygnatury to Państwo otrzymują od nas. On jest nadawany przy zakładaniu konta w otwartym systemie archiwizacji. A tutaj już mamy wewnętrzną sygnaturę przyjętą przez dane archiwum. Zależy od Państwa ta sygnatura, ale najlepiej, żeby to był jakiś skrót, prawda,
literowy, no i później numerek kolejnych kolekcji, prawda? My przyjęliśmy taką numerację w takim ciągu czterech cyfr, no bo w ośrodku karta to po prostu były ogromne, ogromne zbiory stąd dla bezpieczeństwa, żeby te numerki się jakoś nie skończyły szybko. No i to, co mogą Państwo zauważyć, to kolejne już nagranie ma też swoją sygnaturę i kolejny, tak, moment w naszym drzewku, kolejny, schodzimy niżej i mamy dodaną do tej sygnatury kolejną liczbę, czyli 0001. W ten sposób jest to ułożone i w ten sposób każde tak naprawdę, no 90% nagrań, które tutaj Fundacji Ośrodka Karta zostało zarchiwizowanych, w ten sposób właśnie wygląda. No i tutaj mogą Państwo też zobaczyć na innych przykładach. Oczywiście tutaj akurat ten projekt jest mało opisany i nie ma rzeczy dodatkowych, tak? No, nie było tutaj środków na szerszy opis. Materiały są zarchiwizowane, ale nie są jeszcze wprowadzone do otwartego systemu archiwizacji, no bo też tak może być, że mamy tylko taką ogólną strukturę, prawda, a niekoniecznie mamy już tam wszystko wpisane, więc tak się też może zdarzyć i tak jest w przypadku tej kolekcji, ale pokażę też Państwu kolekcję bardziej rozbudowaną. To też kolekcja, o której wiele, wiele Państwu wspominałam i na której też dzisiaj będziemy sobie ćwiczyć. Polacy na wschodzie. No i tutaj też jakiś jeden przykład. No i tutaj mamy, prawda, jeszcze dodatkowo zdjęcia, czyli mamy osobę i potem jednostkę relacje i jednostkę fotografię. Także w ten sposób to wygląda. I oczywiście później możemy opisywać, tak, na różnych poziomach. To też Państwu za moment pokażę, jak opisujemy. No i tu chciałam jeszcze pokazać tą Fundację Ważkę, o której już wspominałam Państwu, dlatego że ona mi się wydaje właśnie istotna. Tylko sprawdzę, czy się jakieś pytania pojawiły. Nie, nie ma pytań na razie. Fundacja Ważka, no z tego względu właśnie, że może być to dla Państwa dobry przykład do opisywania takich zbiorów. Zbiorów dźwiękowych, zbiorów właśnie twórców ludowych, sztuki tradycyjnej, muzyki tradycyjnej, tak, to, o, przepraszam, Fundacja Ważka to jest dobry przykład i tutaj zaraz sobie zobaczymy ten zasób. No i jest na przykład, prawda, zespół zbiór, czyli kolekcja Dolnośląscy Twórcy Nieprofesjonalni. Klikamy, otwiera się nam nowe okienko i informacje, jakie tutaj mamy. Też to już może na taki bardziej zaawansowany poziom, ale też nie wszystkie pola, które uzupełniamy od strony, prawda, redaktora, się nam później pokazują na stronie, tak? Ale to też będziemy przygotowywać taki system podpowiedzi, zapewne w nowym samouczku do OSY, jaki wkrótce będziemy dla Państwa tworzyć i no i dzięki temu też będzie wiadomo, które pola. No ale tutaj mamy pola podstawowe, prawda, czyli sygnaturę, daty. To tutaj w przypadku dat to są daty, kiedy były ta wytworzona ta kolekcja, tak? Jak i nie sam zakres czasowy. Tutaj mamy twórcę, no twórcą jest Fundacja Ważka, język, w jakim są, rozmiar, czyli ile jest jednostek, no i zawartość, tak? Tutaj są dokumenty, nagrania audio, wideo, fotografie zgromadzone w ramach projektu Fundacja Ważka Przetwórcy Ludowi. To pewnie większość z Państwa, zakładam, że o tym projekcie słyszała, prawda? Bo to też Fundacja Ważka jest dosyć znana właśnie z tych działań dotyczących właśnie tej kultury ludowej, kultury tradycyjnej. No i tutaj też podział bardzo istotny. To oczywiście, tak jak Państwu mówię, może być tak, że podział będzie inny, no bo na przykład mogliby Państwo w ramach na przykład kolekcji Twórcy Nieprofesjonalni zgromadzić same zespoły, tak, zespoły muzyczne w takim sensie. No i wtedy tutaj byłyby inne nazwy, można byłoby to podzielić zespołami, tak, albo można by było zrobić serię, że są i osoby, i zespoły, jeśli to się miesza, jakby to tak naprawdę zależy, albo mogą Państwo na przykład podzielić na osoby i zespoły, jeśli wolą, żeby to było w ten sposób, żeby to było rozdzielone, chociaż
lepiej jest jednak tutaj, jeśli mieliśmy jakiś taki zamysł, żeby zgromadzić twórców, tak? Twórców nieprofesjonalnych, to jednak zebrać w tym, że tak powiem, worku wszystkich twórców, niezależnie od tego, czy są osobą prywatną, zespołem, duetem. Ale to tak naprawdę zależy od Państwa, ale my tak jak wspominałam, też zawsze chętnie podpowiemy, jak to zrobić, żeby też to było dla Państwa wygodniejsze później w ewentualnym uzupełnianiu tych kolekcji, ale też żeby było przede wszystkim wygodne dla użytkowników, dla osób, które będą jakoś Państwa zbiory poznawać, czy będą chciały po prostu wypożyczyć na przykład jakieś nagranie, tak, wykorzystać też w jakiś sposób te archiwalia. No i tutaj mamy poszczególne osoby, też pokażę Państwu przykłady. Na przykład jesteśmy pani Michalina Mrozik. No i tutaj już ta pani jest akurat tutaj jako seria wprowadzona, no i mamy poszczególne jednostki. I mamy, to pewnie jest dla Państwa też bardzo częsta właśnie struktura, tak, że spotykają się Państwo z jedną osobą, ona na przykład tak, śpiewa, nagrywacie Państwo utwory, ale też Państwo z nią rozmawiacie, czyli mamy wywiad audio, od razu pozyskujemy fotografię, tutaj jest też wideo i jest tekst i tutaj tekstem jest opracowanie wywiadu przeprowadzonego z tą panią, tak, więc w ten sposób i dalej mamy kwestionariusz. To można tak, można w inny sposób to dzielić. Czasami niektóre organizacje, niektóre archiwa społeczne udostępniają po prostu w internecie te opracowanie wywiadu, a czasem trzeba się po prostu do nich zwrócić, tak, więc to w ten sposób przyjęto, czyli mamy sam wywiad audio, o, tutaj jest podzielony na części, dokumenty to są poszczególne części i mamy muzykę, tak, i muzyka, a tu jest jedna tylko piosenka. I tu jest, prawda, w opisie też, w zawartości widzą Państwo opis. Michalina Mrozik śpiewa piosenkę, którą reemigranci z Bośni śpiewali wsiadając do pociągu, którymi jechali do Polski. To też bardzo ciekawe, też mogą Państwo opisywać. W przypadku piosenek to nie jest takie, prawda, oczywiste, jak ją opisać, ale tutaj myślę, że ta Fundacja Waszka naprawdę bardzo bardzo taką przejrzystą też, prawda, strukturę temu nadała, po prostu temu swojemu archiwum. I jeszcze jeden przykład Państwu pokażę, bo to oczywiście też w każdej osobie tutaj, w każdej tej naszej osobie, którą tutaj mamy w otwartym systemie, no może być troszkę inna sytuacja, bo na przykład ktoś niekoniecznie miał zdjęcia, więc nie będzie wtedy tej jednostki fotografię, czy ktoś na przykład nie zgodził się na nagranie wideo, czyli będzie tylko nagranie audio, więc to też może w ten sposób wyglądać. I jeszcze pokażę Państwu tutaj. No a tutaj mamy dosyć podobną sytuację, ale właśnie bez wideo, czyli mamy wywiady audio, muzykę. O, i tutaj mamy, tak, nazwą jest nazwa piosenki, tak, dokumentu tego. Nazwą tego dokumentu jest nazwa piosenki, no i tutaj już żadnego opisu nie ma, no po prostu zaśpiewany przez panią utwór, zarejestrowany tutaj przez te badaczki w terenie. I tutaj kwestionariusz, opracowanie, no podobnie jak poprzednio. Więc to zachęcam, naprawdę myślę, że to jest dobry wzór dla Państwa, jak takie właśnie archiwum, gdzie właśnie Fundacja Waszka łączy też w sobie właśnie te różne, różnorodne zbiory dźwiękowe, od audio właśnie takiego stricte wywiadu po zbiory muzyczne. No i tutaj kolejne też, to już myślę, że mogą sobie Państwo samodzielnie popatrzeć. Tutaj jak jest zbiór dożynki, no to jest podzielony na po prostu poszczególne miasta. O, w Jugowie to też kojarzę, że był kiedyś taki projekt nagrań. Więc w ten sposób. No i tutaj już jest, nie są osoby, prawda, tylko jest geograficznie podzielone. W ramach dożynek nie mamy tutaj poszczególnych ludzi, tylko mamy miejscowości i już w ramach miejscowości wywiady, no na przykład z księdzem, z sołtysem, z kołem gospodyń wiejskich na tej zasadzie. Więc jak Państwo widzą, naprawdę ten podział zależy od Państwa i tutaj daje też otwarty system archiwizacji duże możliwości, żeby właśnie samemu o tym zdecydować. I wrócę teraz tutaj do
Do Państwa, jeśli są jakieś pytania, śmiało proszę pisać na czacie. Jeśli coś jest niejasne albo coś powtórzyć, to śmiało proszę, proszę się nie krępować. Tak, i to, o czym już tak naprawdę Państwu wspomniałam, ale co też jest na slajdzie, żeby później mogli się tym Państwo w jakiś sposób posłużyć, ale ja też zachęcam do odwiedzin otwartego systemu archiwizacji. No to jest właśnie ta struktura zbiorów dźwiękowych i tutaj ta struktura, tak, jaka została. Tak jak Państwo widzą, ona się układa po prostu w pewne drzewko i została w ten sposób po prostu wymyślona, tak, podczas tworzenia tej struktury. I teraz chciałabym, żeby Państwo wykonali krótkie zadanie. Wysłałam do Państwa dzisiaj plik w Wordzie z prośbą o podzielenie na jednostki archiwalne. Tam wymieniłam bodajże 5 bądź 6 różnego rodzaju materiałów. Jakby Państwo mogli właśnie na te 3 jednostki je podzielić i rozwiązania napisać na czacie. Dzisiaj troszkę o tym podziale mówiliśmy, jak to można robić. Mam nadzieję, że to jest wszystko jasne. I zapraszam, dobrze, może tak 10 minut sobie damy maksymalnie. Ja się tutaj na razie wyłączę. A chyba, że ktoś z Państwa nie otrzymał, to proszę jeszcze dać znać. Ja mam możliwość, żeby podesłać. Gdyby ktoś z Państwa nie dostał, to był plik. Dokument. Nazywa się Ćwiczenie 1 i tam mają Państwo kolekcję Polacy na Wschodzie i jeden wywiad, różne elementy, znaczy wywiad, jedną kolekcję osoby. No co widzę, że Pani Jola pisze, dlatego jeszcze się nie wyłączam, ale już Państwo mogą nad tym, Pan Janusz. A może Pan mi tutaj swój. Aha. Nie ma pani Worda, rozumiem, nie ma problemu. Panie Januszu, może mi pan na czacie napisać tutaj adres mailowy, to ja bym panu wysłała. Chyba, że się pan po prostu przypatrzy, że tak powiem, rozwiązaniom, ale fajnie, jakby państwo też tutaj wkleili w czat te rozwiązania. Już wysyłam do pana. Dziękuję. Przewysłałam, panie Januszu, także proszę sprawdzić. Dobrze, to jeszcze myślę, że 7 minut. Jakieś były problemy, proszę pisać na czacie. Proszę wkleić rozwiązanie tak, jakby państwo te materiały podzielili na 3 jednostki, jak one by się nazywały. 1, 2, 3. Prosto tutaj na czacie i za 7 minut do państwa wracam.
Pierwsze rozwiązania się już pojawiły, dziękuję, ale jeszcze poczekamy z omówieniem, dobrze, jak więcej osób wstawi. Także jeszcze dajemy tutaj czas, zachęcam pozostałe osoby też do, nie ma głupich odpowiedzi, także proszę się nie krępować, śmiało, bo to tutaj też dla Państwa jestem, żeby jakoś pomóc rozjaśnić wątpliwości. Także jeszcze czekamy 3 minuty i wtedy sobie omówimy proponowane rozwiązanie. Już do Państwa wracam. Widzę, że pojawiło się więcej odpowiedzi, więc myślę, że możemy powoli przejść do rozwiązania proponowanego. Bardzo dziękuję. Chyba, że jeszcze ktoś chce się z Państwa z nami podzielić, to oczywiście zachęcam. Proszę śmiało tutaj wkleić. Ale tak, ten podział zaproponowany. I no, ja tutaj podzieliłam, a przepraszam, bo ja Państwa prosiłam o podział na 3, a ja tutaj sama dałam 4, ale to tak dla przykładu, żeby Państwo wiedzieli, że można też inaczej, tak? Można też w ten sposób, ale bardzo dziękuję, bardzo, bardzo dobrze to ćwiczenie Państwu wyszło, czyli mamy rozmowy, wywiady, tak? Ja to nazywam relacją biograficzną, ale to jest tam tak naprawdę Państwa decyzja, jak nazywają. Fotografie współczesne i archiwalne, tak? Ja tutaj dokonałam takiego podziału ze względu na to, że była wykonana fotografia w trakcie rozmowy z Krystyną Angielską i była fotografia po prostu portret z lat 20. i Krystyna Angielska z ojcem i matką na spacerze, czyli to też raczej fotografia o charakterze archiwalnym, no bo nagrywana pani miała już tam lat 70 parę, więc jej rodzice no raczej byli już, można założyć, byli osobami nieżyjącymi, więc też można tą fotografię uznać za nie za współczesne żadne zdjęcie, więc też jak Państwo właśnie będą mieć taki materiał, to też można się zastanowić, tak? Czy na przykład te materiały, które wytwarzamy w trakcie dokumentacji, czyli na przykład zdjęcie tej osoby, właśnie nie dać jako oddzielna jednostka, tak? Czy jednak dorzucić do fotografii. Ale oczywiście te zaproponowane przez Państwa rozwiązanie też jest oczywiście słuszne, tak? Można w ten sposób i można w ten sposób. No i dokumenty, tak? Dokumenty Krystyny Angielskiej, czy tutaj dokumenty związane z nauką w szkole, ja tak bardziej szczegółowo opisałam. Też do tego Państwa zachęcam, tak? Jeżeli mamy, jak już nam się to rysuje, tak, że właśnie mamy zeszyt, mamy świadectwo, mamy jakiś dzienniczek szkolny, jakieś tam zwolnienia z lekcji, czy jakieś inne materiały, no to można się wtedy już zastanowić, czy nie wydzielić tego jako takiej jednostki, gdzie mamy te dokumenty związane z nauką w szkole, bo to też jest już ten opis staje się zdecydowanie dokładniejszy, prawda, niż kiedy damy tak ogólnie, że to są tylko dokumenty, prawda, ale to wszystko zależy od tego, ile takich dokumentów posiadamy, no bo jeśli mamy, prawda, dokument ze świadectwa ukończenia szkoły jako jeden dokument i drugi dokument to na przykład zaświadczenie z pracy, no to ja bym to wtedy, prawda, dała do ogólnego zbioru dokumentów i
i później już w opisie po prostu jednostki bardziej uszczegółowiła, że jest to właśnie konkretny dokument. To bardzo, bardzo Państwu dziękuję wobec tego za te rozwiązanie i przejdziemy sobie dalej. Tutaj jeszcze jest informacja o standardzie opisu archiwalnego. To pytanie, ten slajd jest tutaj dlatego, że się czasem u Państwa pojawia pytanie, co na przykład z tym opisem bibliotecznym, czy istnieje możliwość łatwego wyeksportowania. Pracujemy nad taką wtyczką w przyszłości, żeby była możliwość, bo te pewne pola się tam różnią, chociaż większość jest dosyć podobnych, no ale jednak te standardy mogą od siebie odbiegać, więc trzeba po prostu przygotować taką wtyczkę, która umożliwi jakby bardziej zautomatyzowane po prostu przejście z pola w pole, ale to myślę, że to kwestia jeszcze no, kilku miesięcy to minimum. Myślę, że to raczej prace na kolejny rok, jeśli chodzi o rozwój otwartego systemu archiwizacji. I teraz samo opisywanie zbiorów dźwiękowych. Chciałabym Państwu teraz pokazać, jak utworzyć taki zespół i kolejne elementy już pracując na żywym organizmie, czyli tak jak Państwo teraz, prawda, dokonali takiego podziału, no to teraz przejdziemy sobie do otwartego systemu archiwizacji i tam naniesiemy taką kolekcję. Stworzymy sobie kolekcję dźwiękową po prostu. Już udostępnię Państwu pulpit. No już powinni Państwo widzieć. I jesteśmy tutaj na koncie testowym. Też później Państwo będą mieli okazję się do niego zalogować. I jak Państwo widzą, ono tutaj ma panel boczny, ma panel górny i ma strukturę takiego drzewka. Tutaj są takie dwa przykłady, prawda, podane, żeby mogli Państwo zobaczyć. I tutaj może przejdziemy sobie teraz troszkę przez to, jak to wygląda. Mamy zakładkę instytucji. Tutaj jestem ja wpisana jako redaktorka, szkolenie CAS, no bo to jest po prostu konto na potrzeby szkoleniowe, tak? Ale na tym przykładzie chcę Państwu pokazać, jak się te dane uzupełnia, no bo tak naprawdę pierwszy raz logując się do OSY, mają Państwo ten nadany kod, mają Państwo nazwę, typ. No i tutaj można swoją instytucję opisać, wgrać właśnie wizytówkę, opisać archiwum, opisać swoją instytucję i to, co jest bardzo ważne w otwartym systemie archiwizacji, to system podpowiedzi, który istnieje no, przy praktycznie każdym polu. Przy każdym polu mogą Państwo dowiedzieć się, co należy tam wpisać i jaka informacja powinna się tutaj znaleźć. To jest bardzo przydatne, tak jak mówiłam na początku, zwłaszcza dla osób, które nie mają doświadczenia w tego typu pracach archiwalnych. I tutaj możemy sobie wejść też na zasób, na zespoły. No ja powiem Państwu szczerze, że pracuję zawsze na tym drzewku, tak? Nie w panelu bocznym raczej nie preferuję, chyba że w zakładkę twórcy, ale tutaj raczej w drzewku, ono jest po prostu wygodniejsze. I tutaj, kiedy już jesteśmy, czy to jest może wszystko jasne? Ja sprawdzę, czy się jakieś pytania nie pojawiły. Nie, widzę, że na razie nie. Więc wracam, tutaj może to wyłączę, żeby nam nie przeszkadzało. I jesteśmy tak w otwartym systemie archiwizacji. No i mamy nową kolekcję dźwiękową. Dlatego klikamy dodaj nowy zespół, zbiór. Też to, co Państwo mogą zauważyć, mamy możliwość, znaczy tak, mamy po pierwsze możliwość. Przepraszam, bo tutaj. Tak, udostępnienia dosyć sporej ilości pól, ale jeśli to jest jakby zbyt skomplikowane na początku, możemy się przyłączyć w tryb uproszczony. I w trybie uproszczonym wprowadzamy tylko te dane, które są niezbędne do opublikowania czy do wprowadzenia, założenia danej kolekcji. No, oczywiście, jeśli mają już Państwo jakieś doświadczenie czy czują się na siłach, no to ja polecam serdecznie tryb profesjonalny, ale oczywiście w trybie uproszczonym też można pracować i dzisiaj sobie przejdziemy przez ten tryb profesjonalny. No i sygnatura, tak? Najpierw wpisujemy sygnaturę, czyli ten numerek, który sobie wytworzyliśmy w ramach archiwum. Ja wpiszę
Może sygnaturę, żeby ona się potem nie powtórzyła. 1, 2, 2, 2. Tytuł. To i pamiętajmy, jesteśmy na poziomie zespołu zbioru, czyli tytuł całej tej kolekcji. Polacy na wschodzie. Tutaj wpisujemy przedział dat i tutaj można to dwojako traktować, czyli na poziomie od do, jak należy określić datę najwcześniejszego i najpóźniejszego dokumentu. W przypadku zbiorów dźwiękowych ten projekt trwał od 2006 do 2012, więc my założyliśmy, że tutaj wpisujemy przedział daty. Można tutaj jeszcze określić, jaki jest rozmiar, czy to są jednostki, czy metry bieżące. To już jednostki dobrze jest wprowadzić. Załóżmy, że mamy tutaj 10 nagrań. W rzeczywistości jest ich 1100. Mamy jeszcze, i krzyczy nam system, że jeszcze jednej rzeczy brakuje, prawda? Jeszcze jedna dana podstawowa, mianowicie twórca. I to jest też bardzo ważny temat. W przypadku takich kolekcji dźwiękowych, akurat tutaj był twórcą cała fundacja, tak? Ośrodka Karta, czyli fundacja, która wytworzyła, jakby zrealizowała ten projekt. To też Państwo widzieli w przypadku Ważki, prawda? Tam też twórcą tych kolekcji typu dolnośląscy twórcy nieprofesjonalni była po prostu fundacja Ważka. No i tak naprawdę możemy już kliknąć zapisz i w ten sposób utworzyliśmy nasz pierwszy zespół zbiór. Jak widać, jak Państwo widzą, bardzo proste, bardzo szybkie, kiedy już mamy te podstawowe informacje. No oczywiście możemy tutaj znacznie więcej informacji zamieścić. I to, co też jest istotne, to, o czym wspominałam, możliwość decyzji o publikacji bądź niepublikowaniu naszych materiałów. Tutaj, jeśli nie zaklikamy udostępnij w internecie, to wtedy ten materiał no, nie będzie widoczny, nie będzie widoczny tutaj, nie będzie widoczny dla użytkownika internetu. Dobrze, to odznaczymy. No i tutaj mamy też inne pola, mamy archiwizację, mamy udostępnianie prawa, ale też bardzo ważnym polem są pola indeksy, czyli to tak naprawdę też jest bardzo istotne, bo dzięki indeksom można te nagrania, można je wysłuchiwać. Mamy trzy rodzaje indeksów, czyli geograficzny, osobowy, rzeczowy. W przypadku każdego z nich również mamy podpowiedzi, tak? One są oparte na wytycznych archiwum głównego archiwum AGAT, archiwum główne akt dawnych, tak? Są te wytyczne oparte, no i wpisujemy na przykład tutaj na tym poziomie wpisujemy też wszystkie osoby, które zostały nagrane, tak? W ramach tego projektu i wprowadzimy panią Krystynę Angielską, bo ona będzie też tam później towarzyszyć. W przypadku tylko. A, widzę, że się pojawiło pytanie, tak, bo właśnie sprawdzam. To może odpowiem od razu, pani Joanna, czy po utworzeniu zespołu zbioru w trybie podstawowym można później dodać pola dostępne w trybie profesjonalnym? Jak najbardziej, pani Joanno. Po prostu wchodzimy wtedy, zmieniamy po prostu tryb. Jak przechodzimy na ten podstawowy, to znowu widzimy tylko te dane podstawowe, a później możemy spokojnie, wystarczy zmienić tutaj i od razu widzimy pozostałe pola, które możemy uzupełnić później. Nie ma najmniejszego problemu. I też wtedy, jak je uzupełnimy, a już jest udostępniony w internecie ten materiał, to on tam po około 15-20 minutach zaktualizuje się na stronie o te informacje, które dopisaliśmy. Więc to też jest o tyle dobre, że jak tutaj coś dopiszemy kolejnego, to nie dość, że system nam krzyczy, że są niezapisane zmiany, no to po kliknięciu zapisz te zmiany się, prawda, pojawią w internecie. Usuwamy i znowu mamy informację o niezapisanych zmianach. To jest bardzo przydatne w takiej pracy archiwalnej, no bo kiedy wprowadzamy tych dużo danych, no to prawda, sami Państwo wiedzą, że to jest bardzo pomocne, kiedy widzimy, że czegoś jeszcze nie zapisaliśmy, tak? To też jest takie ułatwienie. No i w tej zakładce indeksy wprowadziliśmy Krystynę Angielską. Prawda? Dodaliśmy tutaj panią i mamy już nasz zespół Polacy na Wschodzie i mamy panią Krystynę, która została w ramach tego projektu nagrana. Widzę, że nic państwo nie piszą, wszystko, czyli od dobrego momentu zaczęłam.
I teraz możemy tutaj dodać jednostkę archiwalną, tak? Czyli to sobie zrobimy. Ja jeszcze raz przez ten proces przejdę. Nadajemy sobie numerek, nadajemy tytuł, rozmowa z Krystyną Angielską. W zakładce daty dajemy przedział lat, o których ta pani opowiadała, na przykład 1932-2001. Dajmy na to, przepraszam, będę tak zmieniać, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. No i jeszcze kolejne wymagane pole to twórca. I tutaj jest ważna rzecz. Proszę pamiętać, że w przypadku utworów muzycznych, to zazwyczaj twórcą tego konkretnego wykonania, tak, tego utworu jest ta osoba, która nam to zaśpiewała, zagrała. Ale jeśli to jest wywiad historii mówionej, to twórcą będzie też ta osoba, która wywiad prowadziła. Czyli ja sobie tutaj wpiszę siebie, kapała Adriana, i wtedy obie jesteśmy jakby twórczyniami, zaczynamy od nazwiska, imię później, obie jesteśmy twórczyniami. W przypadku historii mówionej tak się po prostu przyjęło. Ludzie, którzy nagrywają, tak też po prostu postępują, że właśnie jest... Tymi twórcami są te dwie osoby. No i tutaj w przypadku jednostki jeszcze mamy wymagany rozmiar, tak? Ile tutaj jest dokumentów, na przykład no tu jeden, tak? Bo to jest dokument, traktujemy to jako cały plik audio, więc w przypadku nagrań to zazwyczaj będzie jeden. Jak mamy nawet płytę z kilkunastoma utworami, no to jest jakby jedna płyta. Potem na poziomie dokumentu możemy sobie dodać bardziej szczegółowe informacje, na przykład o piosenkach, jakie na tej płycie są. No i tutaj zapisujemy. I tak jak Państwo widzą, myślę, że to jest właśnie dosyć widoczne, że się nam te pola pokrywają i pojawiają na każdym kolejnym etapie opisu bardzo podobne do siebie pola. Również tutaj mamy system podpowiedzi, również tutaj mamy możliwość udostępnienia lub nie w internecie i również tutaj mamy możliwość pracy w trybie profesjonalnym bądź uproszczonym. I to, co też jest bardzo tutaj istotne, ten rozmiar możemy później zmienić. I my na przykład pojechaliśmy drugi raz z panią Krystyną rozmawialiśmy, dodamy wtedy, chociaż pewnie wtedy, na, wtedy pewnie dodali, nie, dodalibyśmy to oddzielnie, no ale załóżmy, że tutaj są fotografie i na przykład dojdzie nam jeszcze jakaś nowa, ile tutaj jest dokumentów, można to później zmienić i wystarczy później zapisać po zmianie i zawsze się nam wyświetli komunikat o zapisie. Więc w ten sposób, i teraz wracamy sobie do naszego zasobu, odświeżamy i już Państwo widzą, że tworzy się nam właśnie takie drzewko, o którym dzisiaj tyle wspominałam, czyli mamy kolekcję, mamy tutaj osobę i mamy kolejny element, jednostkę. No oczywiście tu możemy dodawać kolejną, tak, kolejną jednostkę archiwalną, możemy ją też całkowicie usunąć. I tutaj możemy jeszcze dodać dokument. W przypadku na przykład nagrań takich dźwiękowych, to my zazwyczaj dodajemy na przykład fragmenty tego nagrania, to raczej w takich celach promocyjnych, żeby po prostu pokazać, że coś takiego tutaj można zrobić, ale już tutaj widzą Państwo, pola są praktycznie te same i tutaj załóżmy dodamy sobie taki fragment. I taki fragment, w którym pani opowiada o przedwojennym Lwowie. Przedwojenny, żeby był. Załóżmy o tych latach. Przy fragmencie też dwóch twórców, przy fragmencie dźwiękowym, jeśli jest to wywiad historii mówionej. I to, co też jest tutaj możliwe i co Państwa na pewno będzie interesowało, to musimy zapisać, tak? To możliwość dodania zawartości, czyli pliku audio. Pracujemy też nad możliwością dodania pliku wideo oraz możliwość dodania transkrypcji. To też Państwu powiem.
dzisiaj na pewno o tym nie wspominałam, że pracujemy nad możliwością jednoczesnego odtwarzania dźwięku i mowy, to znaczy będą mogli Państwo czytać transkrypt, mając dźwięk czy mając wideo, będzie również szedł plik tekstowy obok tekst i będzie możliwość przeskakiwania pomiędzy nimi, więc istnieje tutaj możliwość w otwartym systemie archiwizacji dodawania. Planujemy też zwiększyć możliwość, żeby to były trochę większe pliki, bo to jest raczej właśnie ten problem się pojawia przy nagraniach wideo, że one są często bardzo duże, więc na ten moment jeszcze to nie jest rozwiązane, ale to pokażę Państwu, jak to wygląda później na stronie, relacja biograficzna, o, pani Helena Karnas. I tutaj mamy jej nagranie, rozmowę z nią. Tak, tutaj można włączyć i słuchać po prostu rozmowy z tą panią. W ten sposób to wygląda. Więc to też jest taka rzecz, nad którą będziemy pracować, tak żeby można było też większe. Teraz raczej szliśmy tutaj w stronę miniatur, ale w przypadku plików audio, no to istnieje możliwość podegrania takich plików, no chyba, że byłby to, prawda, 30-godzinny wywiad, no to wtedy może już być problem, czy po prostu nie krzyknie nam tutaj system o wykorzystaniu miejsca. Dobrze, to wracamy sobie wobec tego znowu do naszego drzewka. No i w ten sposób tak naprawdę, tak proszę Państwa, wygląda praca w otwartym systemie archiwizacji, jeśli chodzi o użytkownika. I teraz się tutaj do Państwa wrócę. Proszę dać mi chwilę. Tak, więc dodaliśmy dokument, dodaliśmy zespół, dodaliśmy osobę, dodaliśmy dokument. I teraz myślę, że to jest dobry moment, żeby Państwo sami spróbowali dodać. To jest konto testowe, zachęcam, żeby sobie spróbować. Można się wzorować właśnie na tym, co ja zrobiłam. Proszę, może spróbować dodać sam zespół o dowolnej nazwie, może taki zespół, jakim Państwo się akurat zajmują, tak? Jakiś projekt, nazwa dowolna, tutaj wklejam na czacie nazwę a jeszcze Państwu wkleję, gdzie to trzeba się zalogować. Już wklejam. Tutaj do panelu, wpisując w loginie właśnie tą nazwę uczestnik i hasło takie, tylko proszę pamiętać, pierwsza litera jest duża. OSA 2020. I tu też dam Państwu 10 minut. I wiem, że tutaj jedna pani pisała, że nie może, ale to proszę się nie przejmować. Można spróbować później. Ten dostęp ja Państwu go nie zabieram. Można sobie później wejść na to konto testowe i spróbować. Nic nie stoi na przeszkodzie. To już jest ostatni element naszego dzisiejszego webinaru, więc też później będę mogła odpowiedzieć na Państwa pytania, więc zachęcam. To naprawdę wtedy się jeszcze coś może nasunąć i fajnie to zobaczyć. Dobrze, to ja do Państwa wracam za 10 minut. Proszę na spokojnie się zalogować. Gdyby były problemy, proszę pisać. Ja tutaj cały czas jestem. To ja oczywiście to usunę.
tą przerwę z dźwiękiem i jeśli trzeba będzie, to tam też może dogram, jeśli czegoś tam nie powiedziałam, więc tak, najbardziej. To pewnie, no, niestety nie wrzucę tego filmu jutro czy w poniedziałek, pewnie będę potrzebowała chwilki czasu, ale on się oczywiście pojawi również na kanale. Już to ja wracam do Państwa tak 25 po. Pierwsze zaczęły się nam tutaj pojawiać już propozycje, bardzo za nie dziękuję. Pojawiły się, to może od razu opowiem, fotografie związane z działalnością turystyczną. Taki zbiór tutaj został dodany, a ja może tylko nie powiedziałam. Tak, sygnaturę to proszę tam dowolną oczywiście wpisywać, to nie ma tutaj żadnego znaczenia w przypadku tych naszych ćwiczeń, to jest tylko i wyłącznie ćwiczenie. Także bardzo, bardzo dziękuję. I tutaj mamy tytuł fotografie związane z działalnością turystyczną, mamy zakres dat, mamy jednostki, więc bardzo, bardzo dobrze. Widzą Państwo, że to jest proste, że to trwa krótko. Oczywiście później jest raczej kwestia uzupełniania tych danych, prawda? Jeszcze sprawdzam, czy ktoś się z Państwa tutaj porwał na wprowadzenie, ale na razie nie widzę większej ilości propozycji. Ale tak jak wspominałam, otrzymają Państwo tą prezentację ode mnie, też w niej są te dane do logowania. Zachęcam do przetestowania naszego otwartego systemu archiwizacji. To naprawdę jest narzędzie, które pozwoli Państwu w prosty sposób swoje materiały opracować i udostępnić w internecie. Też oczywiście nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby pracować i w otwartym systemie i na przykład prowadzić swoją stronę, tak? Czy zaraz pani Joanno, zaraz pani wkleję, ja wkleję tutaj, miałam to zresztą zrobić na końcu. O, też się pojawiły jeszcze tylko w międzyczasie instytucje kultury, taki zespół, bardzo się cieszę, dziękuję tutaj za dodanie, też mamy wszystko prawidłowo, nieznanego twórcę, tak, to też się bardzo często pojawia, prawda, twórca nieznany, kiedy nie wiemy, kto nim był, więc to też zawsze wtedy możemy wpisać po prostu w ten sposób. Odnośnie bazy, to zapraszam tutaj, można się dopisać do bazy archiwów. Najpierw do bazy archiwów, czy właśnie że posiadaczy takiego archiwum, tak, na przykład rodzinnego, i potem po tym takim dopisaniu do rejestru mamy możliwość otworzenia konta w OSie. To wszystko na wszystkich etapach jest
jest bezpłatne, tak? Więc tutaj nie trzeba żadnych dodatkowych wymogów spełniać. Trzeba tam po prostu wypełnić formularz. Pani Joanna jeszcze pyta. Ja też zapraszam Państwa teraz do zadawania pytań. Zachęcam, jeśli coś tutaj było niejasne, coś powtórzyć albo coś budzi Państwa wątpliwości, to bardzo proszę śmiało pisać. Może jeszcze jakieś pytania odnośnie twórców, dokumentów czy jednostek Państwo mają. Tutaj pytanie Pani Joanny. Czy jeśli nie udostępniamy zbiorów online, to ktoś poza nami ma dostęp do naszego archiwum? Nie. Nie, Pani Joanno. Wtedy to jest tak naprawdę dla Pani. Na wewnętrzny użytek, że tak powiem. Oczywiście w przyszłości zawsze można jakby tę decyzję zmienić, znaczy no wystarczy odklikać, tak, żeby to zacząć udostępniać te materiały w internecie, to jest jedyne, co trzeba zrobić, ale można też tak pracować, że na własne potrzeby nie pokazywać, że tak powiem, światu tego archiwum. No, pojawiła się kolejna tutaj opowieści babci Heli. Świetnie. Czyli widzę, że nie sprawiło to, prawda, Państwu problemów, jeśli chodzi o. A Pani Joanna jeszcze tutaj ma pytanie. Tak, istnieje możliwość wygenerowania inwentarza w otwartym systemie archiwizacji. Już to zaraz sprawdzę. Już się przełączę Pani Joanno i pokażę. Jeśli Państwo też jakieś pytania w trakcie mają, to proszę. Proszę śmiało pisać. Już udostępniam pulpit. Tak, jeżeli chodzi o inwentarz, to na poziomie każdego naszego zespołu klikamy po prostu pobierz inwentarz i to jest wszystko. Nic więcej nie trzeba zrobić. Także bardzo proste, bo jeśli Państwo piszą jakieś wnioski i projekty, na dotyczące archiwaliów, żeby, prawda, gdzieś te archiwalia, znaczy opracowują na przykład, tak, opracowują, mają Państwo na to grant, to zazwyczaj jest na końcu wymagany inwentarz, więc tutaj można go wygenerować po prostu automatycznie w ten sposób, kliknąć pobierz inwentarz i to wystarczy. A jeszcze tutaj chciałam na przykładzie opowieści babci Heli pokazać Państwu jedną rzecz. Tutaj twórca jest w ten sposób, ale to rozumiem, że zamysł był taki, że nie znamy tych nazwisk, tak? Że ja może dopytam, czy ktoś, kto. Bardzo proszę, Pani Joanna, czy ktoś, kto wprowadził, tak? Nieznane. Znamy tylko jakby inicjał. Ale to bym w takiej sytuacji, myślę, że można tak, albo po prostu same imię i nazwija się nazwisko nieznane. To też kwestia tak naprawdę przyjęcia wtedy, jeżeli znamy samo. Chyba, żebyśmy na przykład dali tutaj, prawda, weszli sobie w tego twórcę, na przykład dali, o tak, nazwisko znane. Można też w ten sposób. Tutaj też nie ma ograniczeń, bo zazwyczaj, prawda, no, normalnie jak znamy nazwisko, zaczynamy od nazwiska, prawda, Kowalski przecinek Jan. Tutaj można na przykład wpisać biogram też osoby w ten sposób. Ale to rozumiem, że taka wyjątkowa sytuacja. Tu jeszcze patrzę, czy wszystko, wszystkie inne pola, wszystko jest uzupełnione, przedziały dat. Dobrze, to teraz kończę współdzielenie. To zapraszam Państwa, jeśli są jeszcze jakieś pytania, zapraszam do dopisywania się do bazy, do śledzenia naszego Facebooka. Też planujemy kolejny cykl webinarów. Teraz wakacje troszkę mniej, ale na jesieni taki cały cykl poświęcony w ogóle historii mówionej, różnym aspektom, więc już teraz zapraszam. No i mam też nadzieję, że kiedyś będzie możliwość, żeby się z Państwem zobaczyć na żywo. Też, tak jak wspominałam, chętnie przyjedziemy i odwiedzimy. I też pomożemy w tym, żeby sobie takie archiwum ułożyć. Możemy też wtedy od razu, prawda, wprowadzić jakiś pierwszy przykładowy zbiór do OSY, na przykład z Państwem bezpośrednio, żeby Państwo też zobaczyli na miejscu. Dobrze, to jeśli nie ma więcej pytań, to ja będę Państwu powoli dziękować. W takim razie nagranie będzie dostępne na kanale YouTube, tylko ja troszkę, że tak powiem, wyczyszczę tam, gdzie były te problemy z dźwiękiem, za które jeszcze raz przepraszam, to
to też jakoś postaram się po prostu, żeby ten film był lepszej jakości. Dobrze, to bardzo Państwu dziękuję i do zobaczenia na jakichś kolejnych naszych spotkaniach, webinarach. Dziękuję. Do zobaczenia, do widzenia.